Szanowni Państwo, aktualną sytuację chorób zakaźnych w Polsce można opisać dwoma słowami, jako stabilną i korzystną. Jest to wynik z jednej strony radykalnej poprawy stanu sanitarno-higienicznego kraju, z drugiej jednak strony jest to związane z wprowadzeniem w latach 60. masowych, obowiązkowych, powszechnych szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży. Szczepienia ochronne są jedną z największych zdobyczy medycyny. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że dzięki szczepieniom ochronnym udaje się w skali globalnej rocznie uniknąć 2,5 miliona zgonów z powodu chorób zakaźnych. W chwili obecnej mniej niż 1% zgonów w Polsce spowodowanych jest przez choroby zakaźne i są to głównie posocznice. Ale w Stanach Zjednoczonych oszacowano, że rocznie z powodu chorób zakaźnych, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom, umiera 60 tysięcy osób dorosłych, głównie z chorobami przewlekłymi. Zastanówmy się, jaka byłaby reakcja społeczna w kraju rozwiniętym, cywilizowanym, gdyby rocznie z powodu chorób zakaźnych, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom, umierało 60 tysięcy dzieci. No, byłoby to absolutnie społecznie nieakceptowane. A jednak w przypadku osób dorosłych tak się dzieje, dlatego że często właśnie w tej grupie wiekowej u pacjentów z chorobami przewlekłymi zapominamy i zaniedbujemy szczepienia ochronne. I właśnie dlatego pragnę serdecznie Państwa zaprosić na konferencję poświęconą szczepieniom ochronnym u pacjentów z chorobami przewlekłymi, która odbędzie się w Warszawie 22 września. W czasie tego spotkania omówimy najczęstsze wskazania i przeciwwskazania do szczepień ochronnych u pacjentów z chorobami przewlekłymi układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, u pacjentów z chorobą nowotworową, czy ze schorzeniami neurologicznymi, czy ze schorzeniami o etiologii alergicznej. Omówimy też, w jaki sposób zaplanować szczepienia u kobiety w ciąży, czy u pacjenta z chorobą przewlekłą, który planuje daleką podróż. Nasze spotkanie będzie miało charakter bardzo praktyczny i interaktywny, w związku z czym w czasie tego spotkania będą Państwo mieli możliwość zadawania pytań, by rozwiać wszelkiego rodzaju wątpliwości. A wszystko po to, by w sposób skuteczny przekonać naszych pacjentów z chorobami przewlekłymi do korzyści wynikających ze szczepień ochronnych, bo przecież profilaktyka jest lepsza niż leczenie nie tylko dlatego, że jest tańsza, ale także dlatego, że oszczędza nam mozolnej pracy bycia chorym. Zapraszam.